oni ich zastrzelili, ułożyli jednego na drugim, tak trzech leżało, trzy te trupy i zalali to wodą i ta woda zamarzła i to wyglądało jakby byli w szklanej trumnie. Przyszła mi taka myśl do głowy, że oni są tak, leżą jak Królewna Śnieżka, którą widziałem w kinie. Obudził nas nad wczesnym ranem straszny hałas na ulicy, więc wyjrzeliśmy przez okno i zobaczyliśmy, że ulicą posuwa się kolumna czołgów z czerwonymi gwiazdami wymalowanymi. I że jeden z tych czołgów na zakręcie, nie, jak to się mówi brzydko, nie wyrobił się i zahaczył o dom i zburzył cały narożnik jakiegoś domku takiego prowincjonalnego. Także to co pamiętałem, to tak wyglądało jak dekoracja w teatrze, że wszystkie ściany jeszcze, te boczne stały, wszystkie sprzęty, tylko tutaj odsłoniła się kurtyna. No i tam jacyś ludzie lamentujący. I teraz pierwsza scena nieprawdopodobnie dramatyczna, zwłaszcza w oczach ośmiolatka. Podjeżdża motocykl z przyczepą. W tej przyczepie gramoli się taki oficer w skórzanym płaszczu sowiecki, w czapce z granatowym otokiem, co potem się dowiedziałem, to jest NKWD, czy tam Wojskowa Służba Informacyjna, w każdym razie coś taki z władzą, zaczyna rugać tego czołgistę, który ten dom zrujnował częściowo i robi się awantura, wykrzykują tam stoi na baczność, my słyszymy tylko szczępki jakieś, bo to jest jednak jakiś dystans z tego okna. I nagle pojawia się taka znana wariatka, która tam krążyła po tych zaleszczykach, stara Żydówka, żebraczka w łachmanach, z pomieszanym rozumem. Żebrała, ale przede wszystkim straszliwie klęła i wszystkich wyzywała. I jej ulubionym gestem było wstawanie w pewnym momencie, pochylanie się i pamiętam tak, takim palcem dźgała, tak pokazywała mówi, gdzie wszyscy, cały świat mogą ją pocałować. Po ukraińsku, bo to też ani w jidysz, ani po polsku. Ale była na pewno Żydówką. I to był taki folklor miejscowy. Wszyscy ją znali, trochę tam się pośmiewali, dawali jej jakieś datki. I ona nagle w tej awanturze zjawia się i zaczyna do tego oficera coś wykrzykiwać i też w końcu odwraca i pokazuje ten gestem, co on może zrobić. I w tym momencie on wyciąga pistolet i trzach i zabija ją. Ja to zobaczyłem. To był pierwszy trup dla mnie, pierwszy trup tej drugiej wojny. Myśmy zostali pod opieką takiej cioci, babci, tej opiekunki mojej mamy, która była jej ciotką, a dla nas była ciocią, babcią. I siedzieliśmy w domu, rodzice gdzieś byli na mieście i w pewnym momencie zadzwonił dzwonek. I moja babcia podeszła w bamboszach cichutko do drzwi i przez Judasza zobaczyła, że tam stoi dwóch rosyjskich, sowieckich oficerów. No i mówi, udawajmy, że nie ma nikogo w domu, siedźmy cicho, może odejdą. Ale oni uporczywie pukają coraz mocniej, coraz natarczywiej. Moja babcia już nie wytrzymała nerwowo i mówi,
do mnie, idź, otwórz im, ale z łańcuchem, tak, z łańcuchem wódę, i powiedz im, że nikogo nie ma w domu, to jesteś sam i im nie otworzysz. Ja poszedłem z duszą na ramieniu, bo się bałem, ale poszedłem i najpierw przez dziurkę od klucza popatrzyłem, co się. I nie wiem, może to była wyobraźnia chłopca, ale wydawało mi się, że ta dziurka na poziomie ta pasa ich, że jeden z nich odpina kaburę i chce wyciągnąć pistolet. Więc wróciłem przerażony do babci i mówię, będą strzelać. Oczywiście nie strzelali, ale dalej pukali. Moja babcia desperacko wzięła na odwagę, poszła, otworzyła drzwi z zamiarem tłumaczenia, że tutaj ona jest, opiekuje się dziećmi, że nie ma rodziców, że on nic nie ma. To pewnie chciała powiedzieć. I wtedy jeden z nich wyciągnął za plecy bukiet bzów. Musiałoby coś w maju być. I w języku francuskim zwrócił się do babci z przeprosinami, że niestety jest wojna, że oni, im przykro, że oni wiedzą, że to jest uciążliwe i tak dalej, ale trudno, no muszą gdzieś spać. Ale to nie było najważniejsze z tych, bo najważniejsze było to, że oni nam ocalili życie, a przynajmniej los wygnańców Sybiraków, bo przyszli do nas w nocy, zaczęli walić do drzwi. Mój ojciec obudzony poszedł i patrzy, że to właśnie jest soldat jakiś i już wiadomo, o co chodzi. I nim w ogóle cokolwiek zrobił, obaj ci chłopcy obudzili się, wyskoczyli z tego, z swojego pokoju. Jeden wrócił, zobaczyli, co się dzieje. Jeden wrócił do pokoju, włożył czapkę, tak to był w jakiejś bieliźnie. Włożył czapkę, wziął pistolet, otworzył drzwi. Jak rubnął tego, że jak on śmie budzić oficera, prawie że go rzucił ze schodów, no to tamten potulnie odszedł i nas ocalił. Nie zabrali nas. Widzieliśmy takie zdecydowane wkroczenie armii całej, to znaczy, że no dobre kwadranse, albo może i godziny szły, oddziały przez dwóch przechodziły gdzieś, idąc dalej na wschód. Oddziały oczywiście niemieckie. Jeszcze pokutuje takie przekonanie, że to jest przecież naród Goethego, Schillera, Beethovena. No, to na pewno są jakieś pomówienia i plotki, że są okrutni, że oni nie mogą być tacy. Oni przychodzą tutaj do miasta, które przez ponad 100 lat było miastem w gruncie rzeczy częściowo austriackim, prawda, bo było pod zaborem austriackim. Ludzie tu są oswojeni z kulturą niemiecką. Z całą pewnością wtedy uważali zajęcie przez Niemców Lwowa jako wyzwolenie po takim tych dwóch latach sowieckiego terroru. Ale to trwa chwilę, to trwa tylko parę dni, które oni się wchodzą do miasta, no ale zaraz zaczynają się różne zarządzenia. Pojawiają się plakaty, a co najważniejsze i co właściwie od razu otrzeźwiło tych wszystkich, którzy myśleli, że przychodzi wyzwolenie, bo pewnej nocy mordują kilkudziesięciu polskich profesorów. To była oczywiście akcja nowego okupanta,
jak gdyby na powitanie, jak gdyby na, po to, żeby powiedzieć, jak my tu będziemy rządzić, jak będziemy to, Polacy, uważajcie, bo my jesteśmy bezwzględni. Była zima bardzo ostra i pamiętam, że szyby były zamarznięte kompletnie. Byliśmy znowu sami z siostrą zamknięci. Jeżeli to była zima, powiedzmy 43 roku, to miałem te 12 lat. Ona miała o 5 mniej. Siedzimy tam zamknięci, zimno jest, bo nie ma czym palić. W płaszczach siedzimy. A nie, była chyba jeszcze ta nasza ciocia, babcia. Gdzieś tam coś czytała. I myśmy z siostrą się tam czymś bawili. I nagle słyszymy jakieś niepokojące dźwięki, jakieś okrzyki, jakieś śmiechy. Odchuchaliśmy na tej szybie takie otworki na tym szronie i patrzymy. I widzimy właśnie ten dom, dawny dom studencki na ulicy Abrahamowiczów. I widzimy taką scenę, że jest tam studnia, taka pompa ręczna. Przy niej stoi beczkowóz bez konia, tylko sam beczkowóz na kołach. I jest dwóch albo trzech chyba było, Żydów oraz dwóch żandarmów. I ci żandarmi, bijąc kolbami tych, od czasu do czasu tych Żydów, każą im pompować wodę do wiaderka i wlewać do tego beczkowozu. Ale najwyraźniej nie po to, żeby tą wodę gdzieś zawieźć, tylko po to, żeby ich umęczyć. Ponieważ ten otwór jest otwarty, ten tak zwany czop jest wyjęty i ta woda nalewana przez nich wycieka z powrotem. A oni tylko leją takie no, męki tantala. I syzyfowa praca, można powiedzieć. Potem otwierają się okna w tym dawnym domu akademickim. I pojawiają się młodzi lotnicy, bo tam były koszary lotnictwa niemieckiego. Pojawiają się tutaj i zaczynają się temu przyglądać i podsycać tych żandarmów różnymi okrzykami i bardzo im się to podoba i śmieszy ich. Więc oni się pokładają ze śmiechu na tych parapetach, a ci tutaj coraz bardziej brutalnie biją tych Żydów i ci Żydzi nagle zaczynają śpiewać jakiś psalm, może jakiś żałobny psalm, nie wiem, no coś na pewno bardzo smutnego i żałosnego. A wtedy ci żandarmi wpadają na jeszcze bardziej okrutny pomysł i już nie każą im tej wody lać do beczek, tylko oblewać się wzajemnie. Takie wiadro napompowane każą wylać na głowę drugiemu, trzeciemu. I ci Żydzi na tym mrozie zaczynają zamieniać się w jakieś białe, potworne kukły. Ta woda natychmiast zamarza i oni stają się białymi jakimiś ludami. A my, ta dwójka dzieci małych patrzy na to, jak na jakieś nieprawdopodobne widowisko, jakby scenę w teatrze, w operze, okrutną. Ale w pewnym momencie to wszystko już zaczyna ich nudzić, wygasać i ich zaprzęga, każą im zaprząć się do tego wozu i ruszyć. No i tak jak dzisiejszym moim językiem zawodowym, to oni jak wychodzą z kadru, znika ten obraz cały, gdzieś tam jadą. Ci lotnicy zamykają okna, zadowoleni
hi-hi-ha-hy, że było fajnie, było widowisko i Żydów bili. My zostajemy wstrząśnięci w jakieś dziecinne, ale jednak na pewno bardzo przeżyliśmy ten, bo to nas mogło boleć wręcz to, że te ciosy. I po parunastu minutach słyszymy salwę. Domyślamy się, że co się, jak się skończył ten dla Żydów ten spektakl. Na drugi dzień jeden ten mój prowody syn tego dozorcy mówi, wraca, mówi, byłem tam na polu, chodź zobaczysz, to nie jest, oni tam leżą. Zaciągnął mnie tam i ja zobaczyłem taki obraz, że oni ich zastrzelili, ułożyli jednego na drugim, tak trzech leżało, trzy te trupy i zalali to wodą i ta woda zamarzła i to wyglądało jakby byli w szklanej trumnie. Ja wtedy sobie, przyszła mi taka myśl do głowy, że oni są tak, leżą jak Królewna Śnieżka, którą widziałem w kinie. A potem przyszła taka refleksja, może pierwsza refleksja jakaś dojrzewającego umysłu, że takie skojarzenie jest żenujące, że ja się zacząłem wstydzić, jak mi to mogło przyjść do głowy, takie porównanie. I potem pamiętam, że to wspomnienie było właśnie takie, miało taką zadrę wstydu, że tak to odebrałem wówczas. No, a niewątpliwie to było coś najbardziej okrutnego, co mogłem zobaczyć. Trzy trupy zamrożone.